Tablicę upamiętniającą bohaterów I wojny światowej odkryto podczas prac renowacyjnych na cmentarzu wojskowym przy ulicy Limanowskiego w Radomiu. Porządkowaniem terenu zajęła się parafia pod wezwaniem świętego Wacława, która rok temu otrzymała cały ten teren od miasta. Powstały nowe alejki i plac do uroczystości patriotycznych, nowe ogrodzenie oraz instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i monitoring. Uporządkowane zostały także kwatery żołnierskie. Wydaje mi się, że to, co udało nam się zrobić w tym roku, pokazuje, że potraktowaliśmy bardzo serio ten kredyt zaufania, za niego bardzo dziękujemy i myślę, że ten kredyt zaufania jakby skierowany w naszą stronę był słuszny. Mam nadzieję, że nie zawiedliśmy, patrząc na jakieś owoce, które się udało zrobić. Podczas prac renowacyjnych w kaplicy została m.in. odnaleziona tablica upamiętniająca bohaterów I wojny światowej. Była ona ukryta pod tynkiem nad wejściem do kaplicy. Prezydent Radosław Witkowski nie kryje, że jest zadowolony ze współpracy z parafią. Cieszymy się z tego, że kolejna radomska nekropolia odzyskuje swój blask, a przy okazji odsłania swoje tajemnice. Koszt inwestycji przeprowadzonych w tym roku na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego wyniósł 250 tysięcy złotych. Pracę sfinansowała parafia pod wezwaniem świętego Wacława.